Witam Was ponownie w 8 odcinku Astroniki. 19 lutego 1473 roku urodził się Mikołaj Kopernik, jeden z najsłynniejszych astronomów w historii. Jest on twórcą teorii heliocentrycznej, która spowodowała rewolucję naukową, zmieniła postrzeganie świata oraz położyła podwaliny pod współczesne odkrycia astronomiczne. Kopernik był m.in. matematykiem, prawnikiem, lekarzem, strategiem i oczywiście astronomem. Kopernik studiował we Włoszech, Krakowie, był także kanonikiem katedry we Fromborgu. Jego największe dzieło o obrotach sfer niebieskich zostało wydane chwilę przed jego śmiercią. Rewolucyjne poglądy zawarte w tym dziele spowodowały, że zostało ono dodane do spisu ksiąg zakazanych przez Kościół, jednak sam Kopernik nie został uznany za heretyka. Kopernik zmarł w roku 1543, zaś rok wcześniej przeszedł wylew, który go sparaliżował. 19 lutego 1986 roku wystrzelono główny moduł stacji orbitalnej Mir. W późniejszych latach dołączano do niego kolejne elementy stacji, tworząc największą konstrukcję na orbicie do czasu powstania ISS. We wcześniejszych latach w przestrzeń kosmiczną wystrzelono stację Salut, jednak w przeciwieństwie do stacji Mir był to obiekt naukowo-militarny zbudowany z pojedynczych modułów. Stacja Mir miała kubaturę 350 metrów sześciennych, posiadała kilka modułów naukowych, toalety, kajuty, pomieszczenia służące rozrywce oraz stację dokowania promów kosmicznych. Na stacji przeprowadzano również badania nad wpływem przebywania w kosmosie na organizm człowieka. Rekordzista przebywał na stacji nieprzerwanie przez 14 miesięcy. Po upadku ZSRR rosyjska stacja umożliwiła dostęp do niej obywatelom innych krajów. 25 czerwca 1997 roku miał miejsce najsłynniejszy wypadek na Mirze. Doszło do kolizji statku transportowego Progress M34 ze stacją. Uszkodzony został moduł Spektr, który miał zostać zamknięty, gdyż dziura w jego poszyciu spowodowała spadek ciśnienia i utratę powietrza. Zniszczone zostały również panele baterii słonecznych tego modułu, przez co otrzymywano o 1/3 mniej energii. W wyniku kolizji stacja straciła sterowność i wpadła w dryf, który zatrzymano przy pomocy zadokowanego do Mira statku Sojuz TM-26. Dopiero 2 miesiące później udało się naprawić uszkodzone panele, sam moduł natomiast pozostał nieczynny aż do końca działania stacji. Sama stacja została zdeorbitowana 23 marca 2001 roku ze względu na przestarzałą technologię, nieodwracalne zniszczenia oraz nieopłacalność jej rozwoju. Lutego 1947 roku Amerykanie wystrzelili rakietę V-2, która po raz pierwszy w historii wyniosła w przestrzeń kosmiczną zwierzęta, a konkretnie muszki owocowe. Rakieta V-2 została zaprojektowana przez niemieckich naukowców pod kierunkiem Wernera von Brauna, oficera SS. Pierwotnym celem rakiety było atakowanie alianckich miast. Po wojnie rakieta została zmodyfikowana i wykorzystywana do pierwszych lotów w przestrzeń kosmiczną. Pomimo pewnych trudności ze stabilnością rakiety, pojemnik z owadami wylądował na Ziemi, a same muszki przeżyły. Od tego czasu wyścig kosmiczny ruszył pełną parą. A rakiety V-2, po różnych modyfikacjach, brały bardzo długo udział w tym właśnie wyścigu. 2 lata później, bo już w 1949 roku, w przestrzeń kosmiczną poleciała małpa. 20 lutego 1962 roku John Glenn na pokładzie statku Mercury 6 jako pierwszy amerykański astronauta okrążył Ziemię w locie orbitalnym. Jako pierwszego Amerykanina w przestrzeni kosmicznej uważa się Alana Sheparda, jednak jego lot był lotem suborbitalnym, zaś pierwszy w pełni orbitalny lot został wykonany dopiero podczas misji Mercury 6. John Glenn okrążył Ziemię 3-krotnie, a jego misja trwała 5 godzin, w czasie których wykonywał eksperymenty. Między innymi takie jak wypicie soku jabłkowego, sprawdzenie zdolności obserwacyjnych pilota, ręczne sterowanie położeniem kapsuły i wiele, wiele innych. Pełny sukces lotu Glenna na pokładzie Mercury 6 przyspieszył drogę do pierwszego lądowania na Księżycu, czyli kolejnego etapu wyścigu kosmicznego.
21 lutego 2008 roku zestrzelono amerykańskiego satelity wywiadowczego USA-193. Był to pierwszy obiekt na orbicie należący do spółki ULA, której właścicielem są Boeing i Lockheed Martin. Miesiąc po wyniesieniu na orbitę nastąpiła awaria komputera pokładowego i utracono panowanie nad obiektem. Rok po awarii ogłoszono, że satelita ciągle tracący wysokość spadnie na obszarze obejmującym teren około 80 państw. Postanowiono zestrzelić obiekt za pomocą pocisku antybalistycznego wystrzelonego z pokładu krążownika. Satelita został zniszczony, a jego szczątki spłonęły w atmosferze. 21 lutego 1938 roku zmarł George Hale, astronom, popularyzator nauki oraz konstruktor optyki. Jego imię nosi teleskop, który dzierżył miano największego na świecie przez ponad 40 lat, aż do powstania BTA-6 na Kaukazie. Hale skonstruował spektroheliskop, urządzenie służące do rejestrowania obrazu Słońca w wąskim paśmie widma, dzięki czemu ujawniane są niewidzialne innymi metodami szczegóły. Odkrycia tego, niezależnie od Hale'a, dokonał także Henri Alexandre Deslandres. Hale odkrył także 22-letni cykl aktywności słonecznej. Oprócz teleskopu, Hale stworzył też wiele mniejszych obserwatoriów, z których część po modyfikacjach działa po dziś dzień i pomaga w edukacji nowych pokoleń astronomów. 22 lutego 1824 roku urodził się Pierre-Jules César Janseu. Francuski astronom znany jest przede wszystkim z odkrycia gazowej natury słonecznej chromosfery. Janseu studiował matematykę oraz fizykę, a w 1857 roku pojechał do Peru, by wyznaczyć równik magnetyczny. W latach 1861-62 oraz w 64 badał zniekształcenie spektrum Słońca przez atmosferę ziemską. W 1867 prowadził eksperymenty na Azorach oraz dwukrotnie obserwował tranzyt Wenus przed tarczą słoneczną. Brał również udział w wielu ekspedycjach obserwujących zaćmienie Słońca. Janseu przypisuje się również odkrycie helu. Zmarł 23 grudnia 1907 roku. Na jego cześć nazwane są kratery na Marsie oraz Księżycu. 23 lutego 1855 roku zmarł wybitny niemiecki matematyk, fizyk oraz astronom Johann Carl Friedrich Gauss. W znacznym stopniu przyczynił się on do rozwoju astronomii oraz wielu innych dziedzin nauki. W wieku 24 lat przewidział z dokładnością do pół stopnia pozycję na niebie planety karłowatej Ceres. Rok od zaobserwowania jej przez Giuseppe Piazziego oraz kilka miesięcy po jej zagubieniu, po zasłonięciu jej przez tarczę Słońca. Gauss opracował również teorię zakłócanego przez duże planety ruchu planetoid oraz wprowadził długo używaną stałą grawitację Gaussa. Wymienianie wszystkich jego osiągnięć we wszystkich dziedzinach zajęłoby zapewne osobny odcinek, zakończmy więc stwierdzeniem, że był on niewątpliwie jednym z najwybitniejszych umysłów w historii. Do Gaussa jeszcze wrócimy. 23 lutego 1987 roku w Wielkim Obłoku Magellana została zaobserwowana supernowa 1987a. Znajdowała się blisko 170 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, co pozwoliło obserwować ją gołym okiem. Było to najjaśniejsze tego typu zjawisko od 1604 roku, gdy zaobserwowano tak zwaną supernową Keplera. Jej odkrywcami byli Ian Shelton i Oscar Duhalde w Chile oraz, niezależnie, Albert Jones w Nowej Zelandii. Źródłem supernowej była gwiazda GC-0916-00821. Zjawisko wydawało się nietypowe, ponieważ w tamtym czasie uważano, że niebieskie nadolbrzymy, jak wspomniana gwiazda, nie mogą zostać supernowymi. Kolejną ciekawostką jest fakt, że w miejscu wybuchu nie znaleziono gwiazdy neutronowej, która powinna się tam znajdować. Do dziś proponowanych jest wiele wyjaśnień tego problemu. 24 lutego 1967 roku urodził się amerykański astrofizyk Brian Schmidt.
laureat wielu prestiżowych nagród, w tym m.in. Nagrody Nobla z fizyki. W 2011 roku otrzymał on nagrodę za dostarczenie dowodów na to, że ekspansja wszechświata przyspiesza. Obronił doktorat na Uniwersytecie Harvarda, zaś jego praca doktorska polegała na wyznaczeniu stałej Hubble'a za pomocą supernowych typu drugiego. W swojej dalszej pracy naukowej również wykorzystywał supernowe. Od 1994 roku Schmidt pracował w zespole, który za pomocą obserwacji supernowych typu 1a chciał udowodnić, że tempo rozszerzania się wszechświata spowalnia. Zaskakująco okazało się jednak, że ich badania wskazują raczej na przyspieszanie ekspansji. Prace trwały nadal, a odkrycie okazało się tak znaczące, że zostało uhonorowane wspomnianą wcześniej Nagrodą Nobla. Poza osiągnięciami naukowymi, Brian Schmidt jest również właścicielem winnicy w Sutton, którą założył w roku 2000. 25 lutego 1670 roku urodziła się niemiecka astronom Maria Margareta Kirch. W swoich czasach znana głównie z prac opisujących koniunkcję Słońca z Saturnem, Wenus oraz Jowiszem w roku 1709 oraz 1712. W młodości nauczana była w domu przez swojego ojca. Nieszczęśliwie w wieku 13 lat została osierocona. W tym samym czasie uczyli ją jej kuzyn oraz mieszkający w sąsiedztwie astronom Christoph Arnold. Następnie odpowiedzialność za jej naukę przejął wujek. Dzięki Arnoldowi Maria poznała znanego niemieckiego astronoma i matematyka Gottfrieda Kircha. Pobrali się w 1692 roku. Małżeństwo pracowało razem. Maria zaczynała od pozycji uczennicy, aby później zostać asystentką męża. Dane zbierane przez małżeństwo wykorzystywane były do tworzenia kalendarzy oraz efemeryt, czyli spisu przebiegu przyszłych wydarzeń astronomicznych, np. pozycji ciał niebieskich na niebie. Po śmierci męża w 1710 roku Maria chciała zająć miejsce astronoma oraz twórcy kalendarzy w Royal Academy of Sciences. Pomimo wsparcia takich osobistości jak Leibniz, prośba została odrzucona. Od 1712 roku pracowała pod patronatem Bernharda Friedricha von Grossiga. Po jego śmierci w 1714 roku przeniosła się do Gdańska, a następnie do Berlina. Razem z dziećmi otrzymała ofertę pracy dla cara Piotra Wielkiego, którą odrzuciła. Po pewnym czasie, zmuszona do rezygnacji z eksponowanych funkcji, kontynuowała pracę prywatnie. Zmarła w Berlinie 29 grudnia 1720 roku.